Witajcie na kanale Made for Fan. Dzisiaj skupimy się na zmianach, jakie zaszły w konstrukcji Marina Alcatraza, jednej z najsłynniejszych dirtówek w Polsce. Za część modyfikacji odpowiada ten pan na pierwszym planie, czyli Matt Jones. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych dirtosów na świecie, który na swoim kanale na YouTube zgromadził już ponad 650 tysięcy obserwujących. Sława ta nie wzięła się znikąd. Poza tym, że jest on bardzo sympatycznym gościem, to przy okazji jest doskonałym dirtowsem. Co niejednokrotnie udowodnił odblokowując nowe triki właśnie na ramię Alcatraza. Dlatego też tak ważna jest jego opinia i udział w projektowaniu tej konstrukcji. Na sezon 2022 pojawią się dwie wersje kolorystyczne Alcatraza. Biało-czarno-czerwona dostępna będzie w postaci frame setu, tak by poskładać sobie swój rower marzeń. Może to być tak dokokszona wersja jak w przypadku Mata Jonesa. Na amortyzatorze Olinsa z cytanowymi korbami Cant i owalną zębatką. Jest to ukłon w stronę osób, które wiedzą, czego chcą od swojej dirtówki. Drugie malowanie jest dla osób, które chcą kupić gotowy rower, do szczegółów na jakich komponentach jest zbudowany ten rower, powrócimy później. Przejdźmy teraz jednak do zmian w konstrukcji, a tutaj dosyć dużo się dzieje. Zmienił się system instalacji tylnego koła. Teraz na poziomych hakach koło przesunąć możesz horyzontalnie za pośrednictwem pokrętła bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi. Wystarczą w tym celu tylko palce. W dolnej rurze znajdziesz opcję poprowadzenia przewodu hamulcowego z prawej i lewej strony. Teraz, nawijając kabel na główkę ramy, nie musisz się skupiać na tym drobnym detalu. Mała rzecz, a cieszy. Tak samo przy ustawieniu rotora z łatwością to zrobisz, jeśli jesteś osobą prawo- lub leworęczną. Na tych wizualizacjach widać doskonale zmiany w konstrukcji tylnego trójkąta. Pojawiło się tutaj wzmocnienie w okolicy rury podsiodłowej. A tak wyglądała stara geometria z jednym rozmiarem ramy, ale możemy już o niej zapomnieć. Wrzucona jest ona tutaj tylko po to, aby można było ją sobie porównać z nową, w której będziemy mieli do wyboru dwa rozmiary ramy. O komentarz do tych zmian poprosiłem Grześka Bacia, znanego z Instagrama pod pseudonimem Ciabek, jest on jednym z najbardziej utalentowanych polskich dirtowców. Zna doskonale poprzednią konstrukcję, bo wraz ze swoimi kumplami z Rzeszowa przetestowali je na wskroś. Jednocześnie Grzesiek na stałe prowadzi sklep WM Bikes w Rzeszowie, przy ulicy Witosa. Tam realizuje swoją pasję, budowanie rowerów dirtowych, m.in. w oparciu o ramy Alcatraza, gdyż są oni oficjalnym przedstawicielem Marine Bikesa. Rzecz, na którą w pierwszej kolejności Grzesiek zwrócił uwagę jest... Takiej samej długości częstej, czyli parametr J, określający długość tylnych widełek na poziomie 395 mm. Dalej bezpośrednio już cytuję wypowiedzi Grześka dotyczące konkretnych rozmiarów ram, ale również jego uwagi dotyczące budowania konkretnego roweru na konkretnej ramie. Rama S, czyli coś dla użytkowników poniżej 185 cm wzrostu. W przypadku Ski z nowym, krótszym przednim trójkątem ramy, gdzie RICZ wynosi 385 mm, daje teraz to dużo większe pole do popisu przy technicznej skateparkowej jeździe. Krótszy, pru, krótszy przód równa się mniejsza dźwignia. Każdy bunny hop manual teraz będzie znacznie łatwiejszy. Krótszy przód to także spore ułatwienie w rotacjach, a także na chopkach. Osie kół są bliżej siebie, znacznie łatwiej jest wprowadzić w ruch masę rotującą. Wszystko jest to połączone z nisko suportem minus 22 mm poniżej osi kół. Dzięki temu rower jest zwinny, kiedy tego potrzebujesz, a nadal zapewnia Ci odpowiednią stabilizację. Jeśli masz powyżej 180 cm wzrostu i szukasz złotego środka, to rama w rozmiarze L jest czymś dla ciebie. Wydłużony przedni trójkąt ramy względem one size z poprzednich modeli Alcatraza zwiększa tutaj reach z 401 mm aż do 430 mm dla rozmiaru Long w 2022 roku. Przy odpowiedniej konfiguracji będzie to bardzo sprytnym wyborem do grubych, wysokich lotów na hopach, a także da masę frajdy z jazdy na skateparkach, jak i po trakach. Nowa długość przedniego trójkąta dla rozmiaru long oraz support osadzony minus 22 mm poniżej osi kół jeszcze bardziej poprawią Twoją pewność siebie na większych przeszkodach, a także doda większej stabilności i dopasowania. Pod Twoje rozmiary i personalne upodobania. Pamiętajmy, że przy rozmiarze L dalej mamy kompaktowy tylni trójkąt o długości 395 mm. Dzięki niemu nadal ta konstrukcja jest zwinna, kiedy zachodzi do tego potrzeba. A teraz prototypy dla osób składających rower swoich marzeń, aby obie konstrukcje spełniały swoje przeznaczenie. Odpowiednia konfiguracja sprzętu i spasowanie komponentów są bardzo istotne. Tylne koło, jeśli zostanie osadzone najgłębiej w hakach, pozwoli odpowiednio skorzystać z zalet krótkiego tyłu. Inaczej rozjeżdża nam się już jedna ważna geometryczna wartość tych ram odpowiednia wysokość całkowita amortyzatora. Od bieżni sterów do osi, na przykład widelec o goleniach pod koło 27,5 względem wersji 26, będzie musiał mieć 90 mm skoku, a nie 100 mm, tak by uzyskać tą samą długość. Jest to bardzo ważne. Im wyższy widelec, tym znowu bardziej wydłużamy bazę kół, podnosimy support, wypłaszczamy główkę, a nie o to chodzi. Dlatego warto, aby widelec miał najmniejszy offset instalacji koła. Długość ramion korb, szczególnie w przypadku rozmiaru S, 165 albo 170 mm, aby zachować jak największy komfort przy obrotach kierownicą i odpowiednią ilość miejsca. Wysokość kokpitu oraz szerokość kierownicy. To już indywidualna sprawa, i to akurat każdy powinien dopasować do siebie i swoich predyspozycji. Jednak należy pamiętać, że to także bardzo ważny parametr, który wpływa na odpowiedni feeling całego roweru. A tak będzie wyglądał gotowy Alcatraz dostępny w sklepach. Zachowano finezję kolorystyczną z poprzedniej wersji. Osoby, które pamiętają sklepową wersję z minionego sezonu, na pewno zwrócą uwagę na inny amortyzator. Pojawił się tutaj Manitou Circus Expert, w którym w przednie koło toczy się na potężnej osi 110x20 mm. Pozostałe zmiany względem poprzedniej wersji są kosmetyczne. Aktualne ceny tych rowerów i ram dostępne są... Na stronie, a link do nich w opisie napisz w komentarzu co sądzisz o tych zmianach i nowym malowaniu. Pamiętaj o subskrybowaniu kanału i jeśli ten materiał uważasz za przydatny, to kliknij łapkę w górę. Jaki kolejny rower chciałbyś, aby został w ten sposób omówiony przeze mnie?